W tym laboratorium zajmujemy się przede wszystkim akwizycją mimiki twarzy, ekspresji mimicznej, czy na przykład rozpoznawaniem osób. Wewnątrz laboratorium mamy tak naprawdę kilka systemów, którymi się posługujemy. Pierwszym takim systemem są kamery z serii Bonita służące do markerowego motion capture. Umieszczamy takie markery na twarzy, one odbijają światło podczerwone, więc tylko je rejestrujemy. I potem na podstawie tego, która kamera gdzie zobaczy taki marker w swoim widoku, my rekonstruujemy ich trójwymiarową pozycję. Drugim systemem jest system oparty o kamery wizyjne. Wtedy mamy 6 kamer zsynchronizowanych co do jednego piksela. Wszystkie jednocześnie zbierają obraz. My na podstawie tego obrazu jesteśmy w stanie na przykład zrekonstruować model twarzy albo przetestować to, jak jakiś algorytm sobie radzi z rozpoznawaniem tej twarzy. Mamy również kamery, które są w stanie nagrywać bardzo szybko, w związku z czym takie mikroekspresy, bardzo szybkie zmiany na twarzy jesteśmy w stanie wychwycić, które na przykład mogą towarzyszyć temu, jak ktoś kłamie albo jakimś innym ukrytym emocjom. Każdy z tych systemów może działać niezależnie, ale mamy tę dosyć unikalną możliwość, że łączymy wszystkie te systemy. Od Ani oczekiwać będziemy, żeby wyraziła nam kilka takich typowych emocji, po to, abyśmy mogli rozpoznać je na obrazie, który zbierzemy, oraz mogli stwierdzić, jakie są dla niej zachowania towarzyszące pewnym emocjom. W przypadku naszego eksperymentu będziemy indukować tą emocję, polecając Ani, aby ją wyraziła. Jest taki mechanizm, który sprawi, że ona, chcąc wyrazić tę emocję, zacznie ją trochę odczuwać i tym samym dalej będzie ją wyrażała. W praktyce nasze badania mogą być wykorzystane do animacji twarzy, w kontekście na przykład gier komputerowych, mogą być wykorzystywane do rozpoznawania mimiki twarzy albo w ogóle tożsamości, co jest istotne na przykład wtedy, kiedy chcemy budować system monitoringu miejskiego albo wtedy, kiedy chcemy stwierdzić, czy przykładowo klient jest pozytywnie czy negatywnie nastawiony do jakiegoś produktu. Prowadzimy również badania medyczne. Potrafimy odróżnić osobę, która należy do spektrum autyzmu, ale te wszystkie medyczne zastosowania są oczywiście tematem dosyć szeroko zakrojonych badań.